Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. W dniu 1 kwietnia ukazał się na tym kanale mój program pod tytułem 1 kwietnia Wielkie Święto Narodowe, dlaczego go nie obchodzimy? Program cieszył się dużą oglądalnością, było też wiele komentarzy. Przyszedł również w odniesieniu do niego jeden mail. Bardzo długi, ale go pewnie w całości przeczytam. I tylko pytanie na początek, dlaczego jak ktoś się ze mną w czymś nie zgadza i wydaje mu się, że widzi jakiś błąd w moim rozumowaniu, czy w moim programie, czy jakieś niedociągnięcie, to dlaczego musi być taki napastliwy i niegrzeczny? Nie trzeba być napastliwym i niegrzecznym. Ten list podpisany został imieniem i nazwiskiem, powiem tylko imię. Pan Daniel, szanowny panie doktorze. Przypominam panu wiadomość, jaką wysłałem panu 9 maja 2020 roku, SIK, który najwyraźniej pan nie czytał. Nie wiem, czy czytałem, czy nie czytałem. Nie zawsze mi się udaje przeczytać wszystkie maile, nawet maile, bo tych maili przychodzi setki. Jestem zirytowany pańskim brakiem przygotowania do programu na temat postulatu ustanowienia 1 kwietnia świętem Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski. Na początku nagrania kilkakrotnie przyznaje pan, że nie wie, dlaczego nie ustanowiono tego święta 1 kwietnia, dlaczego jest ono obecnie 3 maja i tak dalej. Skoro pan nic nie wie, to po co pan nagrywa jakikolwiek komentarz w tej sprawie? Wypadałoby przestudiować historię powstania i rozwoju tego święta, a można to łatwo zrobić. Znaczy, na to odpowiem w ten sposób, że tak, pan mi tu przytoczył połowę hasła Wikipedii i różne inne dane, zakładając, że ja ich nie znam, bo z tych danych wynika, że wyjaśnienie, dlaczego nie 1 kwietnia. Wie pan, ja te dane wszystkie znam, ale w dalszym ciągu nie wiem, dlaczego to święto nie zostało ustalone 1 kwietnia. I o tym mówiłem, że nie wiem, a nie, że w ogóle się nie przygotowałem, nie poznałem żadnej historii tego święta i teraz opowiadam jako ignorant jakieś historie. Wypadałoby przestudiować historię powstania i rozwoju tego święta, a można to łatwo zrobić między innymi na Wikipedii. Z pomocą przyjdzie panu także tak zwany kalendarz stuletni, dodawany do każdego mszalika, o czym będzie poniżej. Cytuję w całości wiadomość z 9 maja 2022 roku, na którą pan nie odpowiedział. O święcie Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Drogi panie Stanisławie, chciałem przy okazji przypomnieć historię powstania święta Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski. Powstało bowiem pewne nieporozumienie z tym związane. Niektóre środowiska chciałyby to święto widzieć w dniu 1 kwietnia, czyli w rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Decyzją świętego Piusa X ustanowione ono zostało w 1909 roku dla diecezji lwowskiej i przemyskiej na pierwszą niedzielę maja, ale w 1914 roku przeniesione na 2 maja. Inicjatywę ustanowienia specjalnego święta maryjnego związanego z tym tytułem wysunęło najprawdopodobniej powstałe we Lwowie Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, poświęcające pierwszą niedzielę maja modlitwom dziękczynnym za opiekę Maryi nad Polską. Pomysł poparł arcybiskup Józef Bilczewski, a papież Pius X w 1909 roku ustanowił święto Królowej Korony Polskiej dla diecezji lwowskiej i przemyskiej, polecając obchodzić je w pierwszą niedzielę maja. W 1914 roku obchody przeniesiono z pierwszej niedzieli maja na 2 maja. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski w dniu 3 maja, tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Konstytucja wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza. Król zobowiązał się uroczyście wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość. Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzędów przeniosła w 1924 obchody tego święta na 3 maja. W
1925 rozciągnięto je na wszystkie polskie diecezje, tym samym połączono świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz święta Królowej Korony Polskiej. Takie informacje można znaleźć na Wikipedii. Znaczy na Wikipedii. Tutaj jeden komentarz. Nie zgadzam się z tymi informacjami, że dlatego zostało ustalone to święto na 3 maja, że Konstytucja 3 maja częściowo spełniła śluby lwowskie. Nie wydaje mi się, żeby biskupi polscy w tamtym czasie plus papież nie mieli zielonego pojęcia o tym, czym była Konstytucja 3 maja. Wiedzieli. I jestem głęboko przekonany, o tym mówiłem w tym programie emitowanym 1 kwietnia, że to na wniosek biskupów ustalono 3 maja z tego względu, żeby zakryć święto 3 maja, żeby katolicy nie obchodzili święta 3 maja jako święta Konstytucji, tylko obchodzili w tym dniu święto Królowej Polski, bo Konstytucja 3 maja to konstytucja masońska, konstytucja wymierzona w Kościół. Zauważmy, już nie będę o tym mówił, to 3 maja o tym powiem więcej, przypomnę, ale zauważmy choćby jedno, że w Konstytucji 3 maja ani razu nie występuje słowo Kościół, występuje słowo religia katolicka, ale jeden z angielskich historyków napisał, że chodziło o to, żeby Kościół polski na wzór Kościoła angielskiego oderwać od stolicy apostolskiej i zrobić taki kościół narodowy, taki katolicyzm narodowy, który później by zaczął ulegać takim przekształceniom, jakim zaczął ulegać kościół anglikański w kierunku już bardziej satanizmu niż chrześcijaństwa. I na razie te informacje, zauważmy, niczego nie zmieniają w odpowiedzi na pytanie, dlaczego święto nie zostało ustalone 1 maja. Znaczy, no można tłumaczyć, że no chodziło, że biskupi uznali za najważniejsze zakrycie tego święta Konstytucji 3 maja. Zauważmy, że obchodzenie dwóch świąt narodowych jednego dnia jest bez sensu, prawda? Znaczy, właśnie o to chodziło, żeby ateiści pogubieni obchodzili święto Konstytucji 3 maja, a katolicy obchodzili w tym dniu święto Królowej Polski. No i teraz dalej, czytam list. 3 maja powinniśmy obchodzić odnalezienie Krzyża Świętego. To wszystko popsuli polscy biskupi swoją niewiedzą o prawdziwym obliczu Konstytucji 3 majowej. Tak jest. 1 kwietnia nie mógłby być ustanowiony świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej z powodu kalendarza liturgicznego. 1 kwietnia zdecydowanie najczęściej przypada w Wielkim Tygodniu lub w oktawie świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a to by oznaczało, że takie święto musiałoby być nieustannie przenoszone poza oktawę na jakiś najbliższy dzień po lub traktowane jedynie jako wspomnienie. Komemoracja. Dokładnie tak się dzieje często ze świętem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, przenoszonym z 25 marca na dzień po oktawie Wielkanocy. Data 3 maja też jest bardzo niefortunna, bo została ona wybrana przez zwiedzionych biskupów dla uświęcenia rocznicy uchwalenia masońskiej konstytucji. Myślę, że już o tym powiedziałem przed chwilą, ale jeszcze raz powtórzę. Myślę, że jednak nie zwiedzionych, tylko postępujących zgodnie pewną zasadą Kościoła, że jeżeli jest jakieś święto pogańskie, to należy je zakryć, prawda? Należy je przerobić tak, żeby było katolickie. Jednakże praktycznie początek maja jest czasem idealnym, ponieważ maj jest poświęcony Matce Bożej, majówki, szczególnie jako królowej, bo 31 maja przypada święto Najświętszej Marii Panny Królowej. W ten sposób mamy miesiąc zamknięty jak klamra dwoma świętami naszej Królowej Maryi. Pozdrawiam serdecznie, Daniel M. I teraz tak, no i co z tego, że gdyby było 1 kwietnia, to by było ruchome. No to by byłoby ruchome, no to nie musiałoby być zawsze 1 kwietnia, chociaż ja jestem za tym, żeby było 1 kwietnia. I teraz jakie mam tutaj argumenty? Argumenty są oczywiste.
obchodzenie święta, tego święta, 1 kwietnia, stanowi integralny element ślubów lwowskich. Król Jan Kazimierz ślubował w imieniu narodu polskiego, w imieniu państwa polskiego i wydaje się jednak, że i w imieniu Kościoła polskiego, składał te śluby lwowskie. No i teraz, jeżeli coś zostało ślubowane, no to powinniśmy się tego trzymać. No i teraz pana list uświadomił mi jedną istotną rzecz i za to panu Danielowi jestem wdzięczny. Coś mi się zgubiło w trakcie tego programu 1 kwietnia, chociaż nie do końca, bo zauważmy, że tytuł tego programu był 1 kwietnia Wielkie Święto Narodowe. Ja nie dałem tytułu Wielkie Święto Polskiego Kościoła, Wielkie Święto Katolickie, tylko Wielkie Święto Narodowe. Więc powiedziałbym tak, no Kościół ustala swoje święto, Święto Królowej Polski. To święto jest związane ze ślubami lwowskimi, w tym sensie, że w ramach tych ślubów zostało ustalone, że Matka Boża jest Królową Polski, ale nie musi być 1 kwietnia. Natomiast 1 kwietnia powinno być święto ślubów lwowskich, prawda? To znaczy w tym dniu powinniśmy obchodzić rocznicę tych ślubów i ponawiać te śluby. Zapewne nie, myślę, że w praktyce w normalnej katolickiej Polsce to wyglądałoby tak, że ponawiałoby się i śluby lwowskie i przy okazji śluby jasnogórskie i być może jeszcze jakieś nowe śluby związane ze współczesnością. Ale w każdym razie, niezależnie od tego, co by się działo tego 1 kwietnia, to byłby to dzień przypomnienia ślubów lwowskich i dzień powtórzenia ślubów lwowskich i dzień takiej narodowej refleksji, narodowego, państwowego wejścia w sumienia i sprawdzenia w tych sumieniach, czy te śluby są realizowane, w jakim stopniu zostały zrealizowane. No ale to wszystko pieśń przyszłości. Tylko ja napisałem taką książkę Przyszły Ustrój Polski. Szykuję się do jakby nowego wydania, to znaczy napisałem, szerzej napisałem książki Odzyskać Wolność dla Polski i Polaków, Odzyskać Niepodległość, Odzyskać Polskość i napisałem ten Przyszły Ustrój Polski. Chciałbym to połączyć, jeżeli mi się uda, jeżeli dożyję, połączyć to w jednej książce Odzyskać Polskę i tam dodatkowo jeszcze ująć temat, który początkowo planowałem jako temat kolejnej książki, a później doszedłem do wniosku, że ma być to, że to musi być rozdział książki Odzyskać Polskość, czyli Odzyskać Naród Polski. I gdy odzyskamy Polskę, gdy odzyskamy wolność, odzyskamy niepodległość, odzyskamy polskość, odzyskamy naród, to wtedy w dniu 1 kwietnia, jestem o tym głęboko przekonany, będzie święto narodowe, święto państwowe ślubów lwowskich. I to będzie dzień, w którym państwo, naród, społeczeństwo będzie odnawiać te śluby. Dziękuję bardzo.